Już w najbliższą sobotę, 15 września, w Olszynie odbędzie się piknik niepodległościowy, który zostanie zorganizowany przez tamtejszą parafię pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca. W tym roku w Polsce świętujemy stulecie odzyskania niepodległości. Tak jak niedawno podczas wizyty w Lubaniu prosił prezydent Polski, żeby różne środowiska z tej racji organizowały różne uroczystości, które podkreślą i będą dziękczynieniem za to, że jesteśmy niepodlegli, że możemy świętować to stulecie niepodległości. Parafia świętego Józefa w Olszynie włącza się w to, jakby też realizując prośbę prezydenta, ale mając świadomość, jak ważne jest to dziękczynienie, i w dniu 15 września organizuje piknik w stulecie odzyskania niepodległości. Chciałbym za pośrednictwem telewizji zaprosić wszystkich telewizów do Olszyny 15 września od godziny 10 właśnie na to wspólne świętowanie. Rozpoczniemy pokazami kunsztu wojskowego Straży Granicznej z Lubania. Od godziny 12 na placu przy kościele będzie trwał piknik, będzie trwał festyn parafialny razem ze śpiewem pieśni patriotycznych. O 15.30 w kościele parafialnym wystąpi zespół artystyczny rezerwy Wojska Polskiego Rota ze Złotoryi. Natomiast o 17.00 zasadzimy dąb, który upamiętni to stulecie niepodległości, a ten dom będzie nosił imię Józefa Piłsudskiego. Cała uroczystość zakończy się mszą świętą w intencji ojczyzny o godzinie 18.00. Serdecznie zapraszamy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Olszyny Leszek Leśko, komendant Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu pułkownik Roman Łubiński, poseł na Sejm Ewa Szymańska i senator Dorota Czudowska.